Pán Bůh ztratil vliv, svět není jako dřív. Lidi nebaví, opačné pohlaví. Chlap má chlapa rád a papapap je dává. A jedni křičí hapa, hapa, druzí zase slava, slava, da, 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 da. Dzień dobry państwu. Czesi, nasi południowi sąsiedzi. Jesteśmy sąsiadami od samego początku. To od nich przyjęliśmy chrzest w 966 roku. Nasz książę Mieszko I pojął za żonę ichnią księżniczkę Dobrawę. I to wydarzenie jest uważane za początek państwa polskiego. Gdyby Mieszko Dobrawy za żonę nie pojął, to Niemcy musieliby nas najeżdżać aż do ostatecznego podboju. W końcu Niemcy najeżdżali nas z obowiązku i dla naszego dobra, żeby nasze pogańskie dusze mogły zostać zbawione. Ale po przyjęciu przez nas chrztu już nie mogli nas bezkarnie łupać w trosce o zbawienie naszych dusz. A Czechów ochrzcili wcześniej i myśmy na tym skorzystali. Potem Europą już na dobre zawładnęła religia. I wszyscy myśleli tylko o zbawieniu dusz i zbijali na tym kasę za sprzedaż odpustów i miejsc w niebie. Taki już jest pragmatyzm Zachodu. Kasa. Czesi mieli swojego Jana Husa. To taki ksiądz wyrosły z biednej chłopskiej rodziny, a właściwie nie rodziny, bo ojciec szybko umarł i wychowywała go matka. Ten ksiądz Hus został profesorem, a nawet rektorem Uniwersytetu w Pradze. Swoją drogą, wiecie, gdzie znajduje się najstarsza niemiecka uczelnia? Jeszcze w stanie wojennym Niemcy mnie objaśniali, że najstarsza niemiecka uczelnia znajduje się w Pradze. Najstarsza niemiecka uczelnia jest w Pradze. Dziwne, prawda? Efekt germanizacji Europy. Jan Hus został rektorem uczelni w Pradze. A że był z biednych czeskich chłopów, to dowodził, że miejsca w niebie nie powinno się kupować. I tłumaczył, że kler nie powinien być bogaty. A kler w Czechach był bogaty, bo miał połowę gruntów. Kler w Czechach miał połowę gruntów. I Hus czuł się Czechem. Nauczał po czesku, a nie po łacinie w swojej kaplicy betlejemskiej w Pradze. A ludzie przychodzili na te kazania tłumnie. Hus odprawiał mszę po czesku. Za to, że był przeciwny sprzedaży odpustów i chciał w kościele czeskiego języka, został spalony na stosie na soborze w Konstancji. Kto nam zagląda do kieszeni, mówił kościół, ten zasługuje na stos. Taki jest pragmatyzm Zachodu. Spalenie na stosie nie było żadną karą. To tylko troska Kościoła o zbawienie duszy Husa nakazywała spalić jego powłokę doczesną. Taka jest wykładnia oficjalna. To miłość i troska Kościoła prowadziły na stosy, żeby dusze mogły trafić do nieba. I Hus pewnie trafił do nieba. Hus był Czechem i miał zasługi dla czeskiego języka i rodzącego się narodu. Jego kazania przyciągały tłumy, dlatego po jego śmierci wybuchła wojna. Hus to taki czeski Kmicic i Wołodyjowski w jednym. Hus to nawet cała nasza trylogia w jednym. Kto nie zna historii Husa, ten nie zrozumie Czecha. Czesi stali się husytami. A potem w 1620 roku Czesi stracili niepodległość. Najechała ich niemiecka Liga Katolicka. Liga Katolicka najechała Czechy. To nie Niemcy, to katolicy ich najechali i zabrali im niepodległość. Gwoździem do trumny był atak polskich Lisowczyków, bardzo okrutnego żołnierza. My, Polacy, zabraliśmy Czechom wolność. A potem inni katolicy spowodowali, że liczba mieszkańców Czech zmalała o 3/4. Liczba mieszkańców Czech zmalała o 3/4. A ci spośród Czechów, którzy przeżyli, byli pozbawieni majątków. Taki był koniec Czechów.
Państwo polskie też przestało istnieć, tyle że w 1795 roku to jest trzeci rozbiór Polski. Kroili nas 150 lat później i też przestaliśmy istnieć. Dzisiaj w Czechach jest zaledwie 25% chrześcijan. Z tego katolików tylko 18%. Udział katolików w ostatnim ćwierćwieczu spadł prawie trzykrotnie. Tu są te oficjalne dane. Za to wzrasta liczba ateistów. Ponad 40% czeskiego społeczeństwa to osoby deklarujące ateizm. A widziałem też dane, gdzie tych ateistów w Czechach było ponad 70%. Takie społeczeństwo. Po I wojnie światowej na podstawie 14 punktów prezydenta USA Woodrowa Wilsona na mapie Europy pojawiła się Polska i Czechosłowacja. Jednocześnie powstaliśmy z niebytu. Odzyskaliśmy niepodległość. Nasi historycy z dumą podkreślają, że Polsce poświęcony był punkt 13, punkt programu Wilsona, jakby zapominając, że Czechom poświęcony był punkt 10, wcześniejszy punkt programu Wilsona. Czesi robią swoje, nie są hałaśliwi, ale są pragmatyczni, są skuteczni w tym, co robią. Polski KOR powstał w 76 roku, a Czechosłowacka Karta 77 powstała w rok później. Czesi są pragmatykami. W 1980 powstała Solidarność. Potoczna opinia niesie, że potrzebowaliśmy aż 10 lat, żeby obalić socjalizm i żeby powstała demokratyczna Polska. Węgry potrzebowały na to 10 miesięcy, a Czesi mieli swoją aksamitną rewolucję i potrzebowali zaledwie 10 dni. My, rewolucjoniści, my, pieniacze, 10 lat, a oni, pragmatycy, oni, Szwajki, 10 dni. Wałęsa wystąpił przed połączonymi izbami Kongresu USA 15 listopada 1989 roku. Ale Wacław Havel wystąpił w takiej samej roli zaledwie 3 miesiące po Wałęsie. My, rewolucjoniści, a oni, pragmatycy. Losy naszych narodów biegną równolegle. My trochę bardziej rewolucjoniści i pieniacze, a oni nastawieni antywojennie pragmatycy. My mieliśmy trylogię Sienkiewicza, a oni mieli Szwejka. My, pieniacze, oni, pragmatycy. My, najbardziej katolicki naród w Europie, a oni, najbardziej ateistyczny naród w Europie, bo katolicy zabrali Czechom niepodległość. My jesteśmy jak pieniacz Wałęsa, a oni jak pragmatyk Havel. Wałęsa to robotnik, który aż się rwał najpierw do obalenia komunizmu, a potem rwał się do władzy. A Havel? Havel to pisarz i intelektualista, nawet mocno zaskoczony, że go wybrano prezydentem. No i w Wałęsie nikt tak pięknie nie zaśpiewa jak Jaromir Nohawica Havlowi. Panie prezydente. My, pieniacze w przebudowie państwa jak Rejtan, przegrywamy z Unią 27-1. I jeszcze nam się to odbije, jeszcze zapłacimy za to. A oni, pragmatycy, zrobili gruntowną dekomunizację w latach 90., kiedy premierem był Klaus. Zrobili dekomunizację na samym początku. Pragmatycy. Mówimy o nich nieco lekceważąco pepiki, czyli takie małe juski. Ale czy aby słusznie? Panie prezydente, ja chcę tylko kousek szczęści. Pro co innego jsme přeci dzwonili klíčem na náměstí. Panie prezydente, kiedy sięgam po dane historyczne, to z pewnym zdziwieniem zauważam, że Czesi byli zawsze, ale to zawsze bogatsi od nas. Dziwne, prawda? Niekiedy byli bogatsi prawie dwukrotnie. W roku 1850 nasz dobrobyt wyliczony został na 1200 dolarów na osobę, a ich na ponad 2000 dolarów. Przeliczeniowo oczywiście, bo ani nas, ani ich nie było na mapie.
Przed II wojną światową oni mieli 5400 dolarów, a my tylko 3700 dolarów. Za wczesnego Gierka w 1973 roku my mieliśmy 10300, a oni 13200 dolarów. A tu widzimy całkowite PKB przedwojennej Czechosłowacji i Polski. Różnica w wielkości krajów znaczna, ale PKB podobne. Liczebność populacji znaczna, ale PKB bardzo podobne. To pokazuje, jak Czesi byli wtedy bogaci. W 1950 Czesi mieli PKB na osobę takie same jak Austria i Włochy. I dopiero później gospodarka socjalistyczna zrobiła z nich dziadów. W 1950 Czesi znacznie wyprzedzali Hiszpanów, ale już w 1973 role się odwróciły. Socjalizm oznaczał dla wszystkich biedę. A tu na diagramie widzimy najnowsze zestawienie. Na diagramie są wszystkie państwa powstałe z rozpadu obozu socjalistycznego. Na przedzie stawki, na pierwszym miejscu z tego obozu socjalistycznego są Czechy. Czechy do dziś są najbogatsze. Na czarno zaznaczone są państwa byłej Jugosławii. Najlepiej stoi Słowenia. A na czerwono są zaznaczone byłe republiki radzieckie. Z republik radzieckich najlepiej stoi Litwa. Różnica między najbogatszymi Czechami a najbiedniejszym Tadżykistanem jest 11-krotna. 11-krotna. Czesi są także liderem w okresie po zmianie ustroju. Tu na wykresie widać PKB per capita w jednostkach realnych. Czesi stale są na czele, nie zagrożeni. Natomiast my prześcignęliśmy Węgrów i do tego w okresie, kiedy u nich rządził Orban. A tu jeszcze raz to samo w jednostkach nominalnych. Jakkolwiek by nie liczyć, to Czesi liderują i są w tym niezagrożeni. Po prostu pilnują gospodarki. Dbają o dobrobyt, są pragmatykami. Bilans handlowy? Widać, że nasze cztery kraje jadą na tym samym wózku. Ale jak zwykle Czesi są od nas lepsi. Czesi, jak Niemcy, liczą pieniądze. Czesi są zawsze ten krok do przodu. Jeśli jednak spojrzymy na eksport zaawansowany technologicznie, to tutaj znowu okazuje się, że Czesi są najlepsi. Przy okazji widać, że w okresie Orbana Węgry wyraźnie szwankują w zaawansowanym eksporcie, chociaż wcześniej bardzo zdecydowanie liderowały. Wydatki na badanie i rozwój? Bez dwóch zdań, Czesi są w tym najlepsi. I do rozwoju przykładają zdecydowanie większe znaczenie niż Polska. Pragmatyzm. Po prostu pragmatyzm. Liczenie pieniądza. W konsekwencji, kiedy spojrzymy na innowacyjność gospodarki, to lider jest tylko jeden i są nim Czesi. Za to my jesteśmy ostatni. Może na osłodę prześcigniemy Węgry Orbana. Konkurencyjność gospodarki. Cóż, Czesi są lepsi. Kursy walut też najbardziej stabilne u Czechów. U Węgrów gwałtowne, dynamiczne zmiany, a Czesi spokojnie, metodycznie, konsekwentnie robią swoje. Pragmatyczni jak Niemcy. Inwestycje zagraniczne? Czechy wyglądają nieco lepiej od Polski, chociaż kiedy uwzględnimy Węgry, to właśnie Węgry okazują się być prawdziwym rekordzistą z inwestycjami sięgającymi 75% PKB. W porównaniu do nas to tak, jakby w jednym roku zainwestować w Polsce 400 miliardów dolarów, a trzeba wiedzieć, że przez całe 25 lat zainwestowano w Polsce zaledwie 250 miliardów. Węgry są jednak bardzo mocno uzależnione od inwestorów niemieckich. A Czesi stabilni i pragmatyczni. Rezerwy walutowe, w tym złoto. Ku ogólnemu zaskoczeniu czeskie rezerwy walutowe wraz ze złotem są większe niż polskie. Rezerwy są z zasady proporcjonalne do wielkości gospodarki. U Czechów jednak widać dbałość o ich ekonomiczną wiarygodność. I brawo im za to, za solidność i pragmatyzm. A tu jeszcze raz w zestawieniu z innymi krajami. Czechy są tuż za Niemcami, a przecież rozmiarowo te gospodarki różnią się zasadniczo. Dług publiczny? Znowu Czechy należą do krajów, gdzie wielkość długu publicznego należy do najmniejszych. Wyróżniają się zdecydowanie na plus. Solidność. Czesi liczą pieniądze.
Pomimo niewielkiego długu publicznego, to Czesi wydają więcej niż Polska na cele publiczne. Dziwne, prawda? Powinno być odwrotnie. U nich ten sektor publiczny odgrywa większą rolę. Tu widać na wykresie. A finansowanie długu publicznego, proszę zobaczyć, oprocentowanie 10-letnich obligacji wynosi obecnie nieco ponad 2% w Czechach, a w ostatnich 10 latach wynosiło minimalnie 0%, a maksymalnie 5%. A w Polsce dla porównania? W Polsce wynosi 3% obecnie. Minimalnie wynosiło 2%, a maksymalnie 6,5%. To jest bardzo duża różnica. Czesi nie lubią płacić obcym za pożyczanie pieniędzy. A my jesteśmy rozrzutni. Od co? Oni, pragmatycy, jak Niemcy, liczą pieniądze. A my? My ich nie liczymy. Dla nas pieniądze nie są ważne. Spojrzałem jeszcze na wydatki zbrojeniowe. Kto się najbardziej zbroi? Polska. Polska pieniaczy. A kto się najmniej zbroi? Czechy. Czechy pragmatyków. Niby żadna niespodzianka, ale dobrze oddaje nasz stosunek do życia. Polskie pieniactwo i czeski pragmatyzm z kuflem piwa. Polak lubi się pienić, toczyć wojny polsko-polskie i wymachiwać szabelką, a Czech zawsze lepiej wychodzi siedząc z kuflem piwa. Pragmatyk. Popatrzmy jednak, jak żyje się przeciętnemu Polakowi i Czechowi. Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede, Jožin z Bážin. Zacznijmy od wielkości populacji naszych narodów. Czechów jest zaledwie 10 milionów, a nas Polaków prawie 4 razy więcej. Nas Polaków od roku 1960 aż do wejścia do Unii w 2004 przybyło 30%, a Czechów tylko 5%. Za to po wejściu do Unii liczebność mieszkańców Polski zdecydowanie maleje, a mieszkańców Czech rośnie i to nawet szybciej niż we wcześniejszym okresie. Prognozy mówią, że ludność Czech do roku 2060 pozostanie w zasadzie bez zmian, tak jak tu widać na slajdzie. A ludność Polski? Ludność Polski według prognoz ma zmaleć do 32,7 miliona osób. To bardzo dużo. To spadek aż o 14%. Tak mówią prognozy. Wyludniamy się bardzo szybko. Tu widzimy, że ten pozytywny bilans stanu liczebności wynika z napływu imigrantów. Czesi są tolerancyjni jak Niemcy. O, na tym slajdzie widzimy jeszcze raz saldo migracji. Do Czech więcej ludzi przyjeżdża niż z nich wyjeżdża. Wygląda na to, że Czechy stanowią dobry cel dla wizyt, dla wyjazdów zarobkowych. A z Polski ludzie wyjeżdżają. A migranci póki co nie zapełniają tej luki w Polsce. A tu widzimy zmianę liczby ludności. W Polsce liczba ludności maleje, a w Czechach rośnie. Ale podstawowa sprawa, gdzie są większe zarobki, w Polsce czy w Czechach? Sięgam po w miarę świeże dane z lipca 2018 roku. W Polsce średnie wynagrodzenie wynosiło 4580 zł, a w Czechach 31 850 koron, czyli 5200 zł. Czyli różnica ponad 11%. Sporo. Polak pieniacz zaprzątnięty odwieczną wojną polsko-polską, a pragmatyczny Czech liczy pieniądze, jak Niemiec. A tu jeszcze raz wynagrodzenia według innego źródła. Różnica między Czechami a Polską znaczna. W 2006 wynosiła ponad 60%, a potem stopniowo malała aż do 19% w roku 2012. Poniżej granicy ubóstwa w Polsce żyje 17,6% ludności, a w Czechach tylko 9,7% ludności. W Czechach jest znacznie lepsza dystrybucja dóbr. W Czechach nie ma tak dużo nierówności jak w Polsce. Czesi są zdecydowanie bardziej socjalnym społeczeństwem. Spójrzmy na bezrobocie. Tu mamy 4 kraje Grupy Wyszehradzkiej. Widać, że najlepsza sytuacja niemal przez cały czas jest w Czechach.
Czesi mają od lat najmniejsze bezrobocie. Czesi są pragmatyczni. A tu jeszcze w zestawieniu z Polską i widać, że według danych Eurostatu Czesi mieli zawsze bezrobocie mniejsze od nas. Te dane dotyczące bezrobocia w czeskiej gospodarce w bardzo długim okresie bardzo dobrze oddają jej kondycję. A tu porównajmy je ze wskaźnikiem zatrudnienia i z liczbą Czechów, którzy wyjechali za chlebem za granicę. Zacznijmy od wskaźnika zatrudnienia. Państwo widzicie go na poziomie prawie 75%, a w Polsce prawie 68%. To znaczy, że proporcjonalnie znacznie więcej pracuje Czechów niż Polaków. Czech może nie wyrywa się do szabli jak Polak. Czech może lubi przesiadywać z piwem, ale też uczciwie pracuje. A to praca tworzy dostatek. Czech jest pragmatykiem. Liczy pieniądze jak Niemiec. A jak wygląda emigracja Czechów za chlebem? Czesi uchodzą za najbardziej zasiedziały naród w Unii Europejskiej. Mieszkają w tej swojej kotlinie czeskiej i nigdzie się stamtąd nie chcą ruszać. Kiedy po poszerzeniu Unii w 2004 roku mieszkańcy byli pytani o deklarację zmiany kraju zamieszkania, to wyraziło taką chęć aż 7% Polaków i tylko 1,2% Czechów. Czechom jest po prostu u siebie dobrze. Tacy pragmatyczni Czesi i pieniacze Polacy, którzy wszędzie szukają szczęścia, a nie dbają o swoje gniazdo. A tu widzimy liczbę Polaków i Czechów w państwach starej Unii w roku 2012. Polaków 2 miliony, Czechów 100 tysięcy. Pracując w krajach starej Unii, nieraz spotykałem Węgrów, Rumunów, a nawet mieszkańców państw nadbałtyckich. A Czechów bardzo niewielu. Pojedyncze osoby mają najdłuższą ze wszystkich państw granicę ze starą Unią i jednocześnie najmniej są skorzy do tej starej Unii jeździć do pracy. Czesi nie ruszają się z domu. W ogóle. Reasumując, Czesi mają od zawsze najmniejsze bezrobocie. Do tego przyjmują imigrantów, a więc jeszcze przyjmują ręce do pracy. I nie wyjeżdżają za chlebem za granicę. I do tego zarabiają więcej od nas. Po prostu fenomen. My mamy 2,5 miliona Polaków za granicą. Gdybyśmy ich sprowadzili, bezrobocie byłoby gigantyczne. Oni sobie z tym wszystkim dają radę. Oni przyjmują imigrantów. Oni nie wyjeżdżają. A mimo to nie mają bezrobocia. Spójrzmy jeszcze na spożycie alkoholu. Czesi piją więcej od nas, a jednak to my uchodzimy w Europie za pijaków. Czesi piją więcej od nas, ale to my jesteśmy pijakami Europy. My pieniacze, oni pragmatycy. Czesi piją głównie piwo. W spożyciu piwa są mistrzami świata. 137 litrów piwa na głowę. A tu jeszcze oczekiwana długość życia. Żyją dłużej od nas. Wprawdzie tylko o rok, ale zawsze są o jeden krok przed nami. Czesi pragmatycy. A jak postrzegają Czechów międzynarodowe statystyki w kontekście robienia tam biznesu? Z zasady Czechy oceniane są lepiej od Polski. Ochrona praw własności, o tu widać, ale także wolność podatkowa. I także tu mamy wolność prowadzenia biznesu i wolność finansowa i wolność świadczenia pracy, ale także ogólny indeks wolności ekonomicznej, gospodarczej. Z reguły pragmatyczni Czesi oceniani są wyżej niż pieniacze Polacy. Z pragmatycznymi Czechami opłaca się robić interesy. Co robiliśmy ten krótki wykład o Czechach? Z naszej polskiej perspektywy patrzymy na Czechów nieco z góry, a nawet niekiedy ich nie dostrzegamy, bo my to powstańcy,
My to bohaterowie, my rewolucjoniści. Grunwald, Monte Cassino, Solidarność i tym podobnie. A oni to takie knedliki, takie pepiki, takie szwejki. Oni pragmatycy. Liczą pieniądze jak Niemcy. Gospodarczo to oni są o niebo mądrzejsi od nas. My ponosimy ofiary, a oni umieją się organizować. My pieniacze, a oni pragmatycy. Dlaczego jedni są bogaci, a inni są biedni? Bo ci bogaci mają lepiej zorganizowane społeczeństwo. Mają społeczną kontrolę nad życiem politycznym. Są pragmatykami, liczą pieniądze. A my, Polacy, trwamy w odwiecznej polsko-polskiej wojnie. Jesteśmy odwiecznymi pieniaczami. Na czym polega ta polsko-polska wojna? Najpierw każda kolejna partia nam obiecuje, wpycha nam kiełbasę wyborczą, aż dławimy się tym dostatkiem, który nas czeka. A potem każda kolejna ekipa, PiS czy PO, okazuje się być pazerna i kradnie, kradnie na potęgę. Wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa idą w miliony złotych. Wynagrodzenia dla wybranych, dla miernot. I idą milionowe kontrakty do spółek, do swoich spółek. Nie było dobrze za czasów Platformy, ale to, co robi PiS, też przechodzi ludzkie pojęcie. Mnie martwi to, że nie wykształciliśmy instytucji w naszym obywatelskim społeczeństwie. Instytucji, które by skutecznie mogły nadzorować polityków. Politycy są w Polsce stale bezkarni. Bo my, Polacy, nie jesteśmy pragmatyczni. I nie liczymy pieniędzy. Za to wspaniale potrafimy się pienić, wyzywać i toczyć polsko-polskie wojny o marchewkę. Dlatego zawsze Niemcy będą bogatsi od nas, Francuzi będą bogatsi od nas, Anglicy będą bogatsi od nas, a nawet Czesi będą bogatsi od nas, bo oni mają lepsze mechanizmy społecznej kontroli, bo oni są pragmatycy. Czesi to duży wpływ kultury niemieckiej, stąd ich pragmatyzm. W Polsce po każdych wyborach zwycięzca bierze wszystko i żadnej kontroli nad nim nie ma. Wymiata i zamienia wszystkich na swoich ludzi. I siłą rzeczy po roku sprawowania rządów taki PiS czy taka PO kradnie i staje się złodziejem, bo nikt im nie patrzy na ręce. Zatem stwórzmy silne społeczeństwo obywatelskie. Bądźmy pragmatykami, liczmy pieniądze. Zamiast psioczyć na Zachód i tworzyć teorie spiskowe, bierzmy z nich przykład w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Liczmy pieniądze. Weźmy życie społeczne w nasze ręce. Bądźmy pragmatykami, a nie pieniaczami. Twórzmy społeczne struktury. Liczmy zawsze społeczne pieniądze. We współczesnym świecie liczy się pragmatyzm ekonomisty i technokraty, a nie odwaga pieniacza i rewolucjonisty. Zatem bądźmy pragmatyczni jak Czesi. Pragmatyczni jak Czesi. Jedynym rozwiązaniem jest budowa silnego społeczeństwa. Nie dzielmy się na wrogie obozy, PO i PiS. Budujmy silne społeczeństwo. I to polecam Państwa uwadze. Dziękuję. Babu stracił wliw, świat není jako dřív. Lidi nebaví, opačné pohlaví. Chlap má chlapa rád a pap je dává. A jedni křičí hapa, hapa, druzí zase slava, slava, da, 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 da.